Kropla ratująca życie. Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie po raz drugi już organizuje akcję zbiórki krwi dla szpitali. Działania związane są z obchodami Dni Honorowego Krwiodawstwa w Polsce. Podczas poprzedniej akcji szkoła pobiła nieoficjalny rekord. Zgłosiło się ponad 100 osób. Zebrano blisko 60 litrów krwi. Akcja odbędzie się 26 listopada od godziny 9 do 13. W dniach 22 i 26 listopada obchodzimy w Polsce Dni Honorowego Krwiodawstwa i Wyższa Szkoła Biznesu oraz Fundacja działająca przy Wyższej Szkole Biznesu, Akademicki Salon Kulturalny, postanowiła włączyć się właśnie do promowania tej idei. Postanowiliśmy właśnie zorganizować zbiórkę krwi. W tym roku, tak jak w ubiegłym, zbiórkę przeprowadzi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gorzowie, a honorowy patronat obejmuje Europejska Fundacja Honorowego Krwiodawcy, Krewniacy. Osoby, które wezmą udział w akcji, będą mogły bezpłatnie wykonać szereg kosztownych badań. Każdy, kto będzie chciał wziąć udział w naszej zbiórce, musi posiadać dowód tożsamości, ewentualnie książeczkę ubezpieczeniową. Każdy krwiodawca może dzięki temu, że odda krew, nie tylko pomóc osobom potrzebującym dla których ta krew jest niezbędna, może również zrobić sobie bezpłatne badania. Dość kosztowne, ponieważ jest to i morfologia, i określenie grupy krwi, badanie wirusologiczne. Jak również może otrzymać od nas, to jest taki standard, który Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zawsze przekazuje. To jest taki posiłek energetyczny, który posiada 450 kalorii. Zazwyczaj jest to 8 czekolad i kawa. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, kto chciałby wziąć udział w naszej akcji. Każdy, kto będzie chciał wesprzeć akcję i oddać krew, proszony jest o zgłoszenie swojego uczestnictwa do 20 listopada telefonicznie pod numerem 95 7 363 682 lub drogą elektroniczną na adres widniejący na ekranie.